Cześć kochani, nie wiem w sumie od czego mam zacząć, bo część z Was pewnie już wie, bo widziała na Instagramie albo w jakichś rolkach, że wrócił do nas maluch po nasie. Maluch był w nowym domu przez miesiąc i pod koniec tego miesiąca miał dwa takie padaczki w odstępie tygodnia. Miał tam zrobioną morfologię, później właścicielka go już nie diagnozowała, napisała do nas, że ona nie była gotowa na to, że pies może zachorować. W związku z tym mały wrócił do nas, jest u nas no już ponad tydzień, bo przyjechał do nas w zeszły czwartek. Niestety u nas też miał jeden atak, który był w czwartek wieczorem. Ogólnie te ataki trwają kilkadziesiąt sekund, później przez kilka minut on dochodzi do siebie i nie wiemy jak na razie, jaka jest ich przyczyna. Od razu w piątek zabraliśmy go do neurologa na konsultację. Po wstępnej takiej konsultacji nie stwierdzono, żeby jakieś odruchy neurologiczne były zaburzone. Zrobiliśmy mu też bardzo szczegółowe badania krwi. No i w tych badaniach wyszła anemia, plus też inne parametry były zaburzone, co jest dość dziwne, ponieważ na Węgrzech właśnie w tej morfologii wszystko było ok, co jest dość nielogiczne, bo ta, która była robiona u nas, była robiona kilka dni po ataku, więc powinna być lepsza niż gorsza. No ale to nam też jakby dało pole, gdzie dalej będziemy szukać, ponieważ ze względu na te parametry lekarze też podejrzewają, że mogło to być niestety jakieś zatrucie, po którym właśnie wystąpiły ataki i w związku z tym też w poniedziałek mały jedzie na USG. Będziemy mu robić USG całej jamy brzusznej, no i będziemy dalej szukać przyczyny. Wiem, że jest dużo pytań z Waszej strony odnośnie całej tej historii, całej tej sytuacji. Ja dzisiaj Wam tutaj nie będę jej streszczać, bo też nie mam za bardzo na to czasu, jak możecie się domyślić, nie byliśmy gotowi na to, że mały do nas wróci. Oczywiście w pełni wzięliśmy za niego odpowiedzialność, leczymy go, diagnozujemy. Natomiast no, na ten moment totalnie musiałam przeorganizować nasze życie, nasz grafik, moje życie z psami, tak żeby się po prostu dopasować do niego, żeby się nim zaopiekować, więc też ostatnie dni to był chaos i totalnie nie miałam czasu, żeby dla Was nagrać jakieś podsumowanie, natomiast nagrywałam dla Was też te reelsy, rolki, głównie ze względu na to, że szukałam osób właśnie z podobnym doświadczeniem, żeby wiecie, złapać jakiś trop, w którą stronę możemy małego diagnozować. Dlatego, że przypadek małego jest dość nietypowy, bo nie wygląda on jak taka typowa idiopatyczna padaczka, która występuje u Border Collie, dlatego, że ona zazwyczaj występuje, pojawia się później, kiedy psy są starsze, to po pierwsze, a po drugie też te wyniki krwi są niepokojące, tam wyszła też anemia, więc no jeżeli to byłaby faktycznie taka idiopatyczna padaczka, to wyniki morfologii wtedy powinny być w normie. Mały jest też równolegle konsultowany z jeszcze innym lekarzem, bo staramy się jak najszybciej znaleźć tą przyczynę, no ale na ten moment nie wiemy jaka jest przyczyna, a ponieważ mały dostał już trzeci atak, to jeden i drugi neurolog zadecydował, że będziemy małemu wdrażać leki, mały dostał leki w czwartek, tak naprawdę ja się martwiłam jak będzie na tych lekach, czy on będzie jakiś otumaniony, czy będzie widać jakieś skutki uboczne. Na ten moment mały zachowuje się całkowicie normalnie, więc nie widać, żeby te leki jakoś na niego wpłynęły. No i niestety pozostaje nam czekać, czy one pomogą, czy też będzie kolejny atak. Tak naprawdę pomiędzy drugim a trzecim atakiem, czyli tym trzecim, który wydarzył się już u nas, była dłuższa przerwa o kilka dni niż pomiędzy pierwszym a drugim, więc też jest to jakiś dobry znak, no ale cały czas te przerwy są bardzo krótkie. Oczywiście mały jest w takim wieku, że chłonie wszystko jak gąbka, więc ja traktuję go tak, jakbym traktowała normalnego szczeniaka w tym wieku, bo na co dzień nie widać, żeby mały jakkolwiek odczuwał skutki tej choroby. Też nie widać, żeby na tą chorobę w jakikolwiek sposób wpływał stres, więc mały jeździ ze mną tam, gdzie mogę go zabierać. Teraz właśnie jedziemy sobie coś zjeść i zabieramy go ze sobą, tak żeby poznał też trochę miasta. Był dzisiaj ze mną na pływaniu, to Wam później pokażę. Chodzi ze mną normalnie na spacery, zabieram go na treningi, więc na co dzień żyje sobie po prostu takim normalnym szczeniaczkowym życiem. Też dużo pytań, czy mały zostanie z nami na zawsze. Na ten moment ja kompletnie o tym nie myślę. Zależy mi na tym, żeby mu pomóc, żeby go zdiagnozować. Nie wiem, jak długo to potrwa, nie wiem, jak się rozwinie jego zdrowie, więc to jest w ogóle jakaś drugoplanowa sprawa. Być może zostanie z nami na zawsze, jeżeli jego zdrowie się nie polepszy, jeżeli nie znajdziemy przyczyny, więc ciężko mi jest teraz cokolwiek powiedzieć. No dawaj, co tam jest? Za strome wejście, co? Dzisiaj byśmy iść może z drugiej strony. No, tam jest... Chodźcie. No super! No ekstra! Gdzie są pieski? Tutaj? O! Płyniesz! Super! Chodź, Haja! No brawo! Dawaj do brzegu! No ale jesteś dzielny!
prawie wyjdzie. Ogarnie, że można. No, brawo! A ja, okej. No, zawisłeś. On ma przerwę, słuchaj. Fuj. Co to? Kupa. Czyja? Kaczki? Kaczki. O, dobrze, że nie jesteś chętny. Riz! Riz! Super! Jaki ty grzeczny! Super! Rekin! A kto tak chlapie sam sobie? Riz! Nie ogarniasz, to jest jej dziecko w ogóle. Chodź Riz, super! O, super! 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 Szczeniak jechał sobie na tylnym siedzeniu. Postanowiłam, że to tylko 10 minut, więc nie będę go przypinać. Jak ty się znalazłeś w bagażniku, co? Jak ty tam w ogóle wszedłeś? Chodź, wychodzisz z bagażnika? Dobra, parkuję i idę cię wyjąć. Wzięłam psy trochę na plac, żeby wyschły, bo są całe mokre, więc korzystając z możliwości, że mogą trochę podeschnąć, jest ładna pogoda, chwilę sobie tutaj pobiegają. Jeszcze się nie zmęczyłyście? Mam tutaj mokrą karmę dla małego. Ogólnie dolałam trochę za dużo wody, bo była w lodówce ta puszka i chciałam dolać trochę ciepłej wody, żeby była po pierwsze cieplejsza i nie taka zbrylona. Mam też tutaj leki i ponieważ on dostaje 3/4, to zostały mi takie końcóweczki, widzicie? Nie wiem, czy to widać. O, może się teraz wyostrzy. Więc te właśnie trzy końcówki, a może w ogóle z listka mu tak... O, dodamy sobie i on ogólnie jest strasznym okończuchem, więc myślę, że nawet nie zauważy i pochłonie po prostu wszystko. Proszę. Ty nie. Jedna już chyba zniknęła, ta tabletka, albo... Dobra? Te ranne w ogóle tabletki dawaliśmy mu normalnie do chrupek i on tak szybko jadł chrupki, że nawet się nie zorientował, że zjadł razem z tabletką. No ale wiadomo, sprawdzimy mu zaraz jeszcze jak zje, czy na pewno wszystkie zniknęły, czy może coś przypadkiem zostało. Świnka pili. Sasi, Sasi, odejdź. Tu jeszcze widzę, jest jedna. Słyszę, o, właśnie tak. Wylizać. Przemyj. Co ci się stało? Dobra, już widzę, że ich nie ma tutaj ogólnie. Wszystko zostało zjedzone. Więc niech mały sobie jeszcze wliże do końca. Ty nie jesteś mały i ty nie musisz jeść tych posiłków. Mały sobie zasnął w klatce i ja go tutaj na chwilę zostawię i idę zobaczyć, jak Damianowi idzie na budowie z kontaktami. Zawsze jak zostaje sam, to zostaje właśnie dla swojego bezpieczeństwa w klatce i będę mu też zaraz właśnie ustawiać kamerę, tak żebym miała powiadomienie, jak coś będzie się działo. Tak więc zostawiam włączoną kamerę. Nasza kamera ma podgląd, ale też przychodzi mi powiadomienie, jeżeli wykrywa ruch albo dźwięk. Gdzie jesteś?
No, gdzie ty przyszedłeś? No brawo! Myślałam, że pomiędzy deski. I co? Że mu padło pomiędzy deski i już koniec. Co tam? Trzeba przyznać, że byłeś bardzo grzeczny dzisiaj. Tak, byłeś bardzo grzeczny. Nauczyłeś się leżeć przy krzesełku. Bardzo ładnie. Super, proszę. Tutaj akurat mam wieczorową porcję karmy, jest 23, jak widzicie w środku jest tabletka i Riz, damy mu karmę i zazwyczaj on inhaluje wszystko takim tempem, że pewnie tabletkę wciągnie po prostu razem z chrupkami. No, chyba już zniknęło. Właśnie, więc jak widzicie jest pusto, mały zjadł wszystko, więc przynajmniej nie ma problemu z podawaniem mu leków. Koniec! Jaruś się? Tak, jeszcze wcale nie, abyś jeszcze zjadł, co?